Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejna recenzja gier z tak zwanego miesiąca premier w 2014 roku. W październiku, moi drodzy, na świat wydano w ciągu 2 tygodni ponad 7 gier, które wielkie portale internetowe czy Steam określają mianem produkcji AAA i jeszcze jakiś plus, czyli niby takich z najwyższej półki. Przed wami recenzja i ocena gry bardziej takiej średniej półki, Styx Master of Shadows, czyli takiej goblińskiej skradanki, która przypaść do gustu może fanom Dishonored, Thief czy innych takich mrocznych skradanek. Niestety po premierze Styx musieliśmy poczekać jeszcze ponad miesiąc na polską wersję, ale ma to swoją jedną wielką zaletę. Pierwsze, co może zachęcić was do tej gry, to fakt, że polska cena ma być bardzo niska, rzędu 40 zł. Warto wspomnieć, że postać Styxa pojawiła się już w nieco innej grze studia tworzącego ten tytuł, mianowicie w Orcs and Men. Rozpoczynając rozgrywkę, poznajemy dość prosty, ale z drugiej strony nieco niezrozumiały wątek fabularny. Nasz główny bohater pragnie dostać się do drzewa życia, ociekającego bursztynem, czymś, co jest dla naszego drobnego i ohydnego Styxa jakimś fetyszem. Korzystając też z mocy bursztynu, możemy widzieć używalne obiekty, czy na przykład korzystać z goblińskich mocy. Moi drodzy, gdzieś to już było, prawda? Problem leży w tym, że całe to drzewo jest jedną wielką twierdzą, przez którą przyjdzie nam się przekradać podczas rozgrywki. Moi drodzy, lokacje, co ważne i co mi się szalenie spodobało, są po prostu wielowarstwowe. Nie jest to taka, że tak powiem, płaska lokacja z pomieszczeniami, a bardziej złożona konstrukcja z różnymi tam miejscami, do których możemy się przekraść nie tylko na powierzchni, ale też piętra wyżej. Pierwsze kilka map w Styxie to taki, moi drodzy, oczywiście typowy samouczek, który pokaże nam, jak sterować, otwierać drzwi, parować ataki, kiedy przyjdzie nam walczyć, czy używać wspomnianych mocy. Możemy dla przykładu przywołać sobie sługusa, którym sterujemy przez krótki okres czasu, który też nie ma zbytnio wielkich mocy, ale co ważne, może na przykład przekraść się pod bramą. Albo też możemy zniknąć całkowicie na kilka sekund, by wyminąć patrol wroga idący wręcz środkiem korytarza. Niestety, już na początku gry Styx zdaje nam po prostu łopatą po twarzy. Inteligencja przeciwników, moi drodzy, to największy problem tej gry. Mrok jest oczywiście naszym sojusznikiem, jak prawie w każdej skradance, ale niekiedy stoimy wręcz 2 metry od przeciwnika i on już nas nie widzi. Innym razem możemy wręcz ułożyć górkę zwłok w cieniu i przeciwnik z 5 metrów tej góry ciał też sobie nie widzi. Im więcej przeszkód w otoczeniu, no niestety tym przeciwnicy w Styx mają większy problem, że tak powiem, growego upośledzenia. No dobrze, ale są też dobre strony tej gry. Styx posiada bardzo przyjemne, jak mówiłem, wielowarstwowe takie lokacje, no też niskie wymagania sprzętowe, trochę antyczne jak na dzisiejsze czasy tekstury postaci, ale dzięki temu i mimo wszystko ta gra ruszy naprawdę na słabszych komputerach czy laptopach bez najmniejszego problemu. No dobra. W klasyczny sposób dla skradanek, też w takich realiach fantastyki, gasimy oczywiście pochodnie, chowamy zwłoki do szaf, plądrujemy pomieszczenia z różnych reliktów czy różnych znajdziek. W Styx pod koniec zadania będziemy mogli też zobaczyć nasze statystyki i ewentualnie odblokować sobie nowe umiejętności czy ulepszenia naszej postaci goblińskiej. Gra opiera się oczywiście o przekradanie, niekiedy wręcz umyślne popchnięcie na przykład jakiegoś stołka, wazy, dzbanka, by odwrócić uwagę strażników, którzy na przykład pilnują jakiegoś wejścia. Standardowo nie możemy się przekraść przez to wejście bez właśnie zwrócenia jakiejś gdzieś uwagi, po to, żeby poszli sprawdzić, co to się tam stało, że tak powiem. No niestety, inteligencja przeciwników czy tam strażników jest na poziomie gdzieś ameby, może patyczaka. Dlatego gracz musi wręcz zmuszać się na każdym trybie trudności do niezabijania ich. Inaczej zabawa wygląda troszeczkę tak. Zabijamy jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, aż w końcu cała lokacja jest wyczyszczona z przeciwników i nikt nie zauważył żadnego zniknięcia czy zwłok. No czasami przeciwników musi być chyba 8, by był z nimi po prostu jakiś problem. 3/4 z przeciwników czy tam strażników gapi się gdzieś tam w przepaść, tam sobie podsypia. Jeden może czasami skontroluje, czy gapią się w poprawny sposób. No moi drodzy, stopień trudności jedynie wpływa tutaj na szybkie reakcje przeciwników i ilość zadawanych obrażeń, co sprawia, że Styx w mojej ocenie jest grą przyjemną, jak najbardziej. Jest grą przyjemną dla jednorazowego przejścia, tak by po prostu poznać sobie historię, fabułę, czy zobaczyć po prostu całą tą grę, ale gracze oczekujący tutaj zaskoczenia stopnia trudności, no niestety mocno się rozczarują. Przeciwnicy po 15 sekundach zapominają o wyszlachtowanych kolegach, którzy leżą sobie ułożeni na kupce na środku lokacji i
oczywiście sobie chodzą wokół tego stosu zwłok jak gdyby nic. Wracają na przykład do drzemania przy strażnicy albo podziwiania widoków z balkonów. Moi drodzy, niestety stopień trudności w Styx nie rośnie wraz z tym, jak bardzo spapraliśmy skradankowy sens tej gry. Powinno być tak, że im bardziej hałaśliwie gramy, tym przeciwnicy stanowią większy problem. I tutaj rodzi się finalna ocena gry Styx z mojej strony. Gra starcza na sporo godzin, to fakt. Każda nowa mapka, plansza robiła mi na twarzy taką po prostu solidną, bardzo przyjemną rozkminkę i chęć dalszej gry. Gra się jak najbardziej bardzo fajnie, ale właśnie bez żadnego wyzwania, bez żadnej trudności. Gramy, by przejść, by poznać historię, poznać lokacje, poznać kim ten Styx jest i jak jego cały wątek fabularny się rozwinie. A nie po to, by odczuwać stopień trudności, czy mieć jakieś problemy z ukończeniem tej gry. Zabawnie, naprawdę przezabawnie wyglądają animacje postaci, które wpadają w tekstury, przewracając się w totalnie nietypowych pozach, a jak podskoczymy przy otrzymaniu ciosu, to nasza postać leci w kosmos. Niestety grę ciężko mi jest polecić, raczej jedynie fanom tego gatunku. Jeżeli miałbym wybierać, to wybrałbym Dishonored albo Thief, w których może inteligencja przeciwników też nie jest mega lepsza, ale z pewnością obie te gry są bardziej dopracowane niż Styx. Tutaj przekradanie się czy ewentualne likwidowanie niewygodnych strażników opiera się o wykorzystywanie błędów, a nie spryt i przemyślane akcje. Niestety ocenić Styxa mogę według własnej miary na maksymalnie tytuł przeciętny, który można kupić gdzieś w wyprzedaży po normalnej cenie nawet tych 40 zł. Moim skromnym zdaniem nie bardzo. Zbyt mocno mnie tutaj irytowały błędy, niedoróbki, duszenie strażników w teksturach czy tam w ścianach lub ich ślepota, która skutecznie niszczyła mi zabawę i przyjemność, satysfakcję po prostu z przekradania się. Świat, mapy, lokacje, muzyka są jak najbardziej ładne, fajne i przyjemne, ale nigdy, moi drodzy, grafika nie czyniła skradanki świetną grą, prawda? Niestety Styx nie posiada tego, co skradanka posiadać powinna. Stopnia trudności i właśnie tej inteligencji przeciwników, których powinniśmy omijać. Tutaj oni sami omijają wręcz nas. Niestety Styx nie przypadł mi do gustu. Tyle.